Ten człowiek nie miał duszy. Słuchajcie, jeżeli chcecie, żebym tę piosenkę wam udostępnił w całości, bez ściemy, dajcie znać w komentarzach, a ja wam ją udostępnię na specjal. Jeszcze ten daily ją odpalimy. Dobra, właśnie zaczęliśmy. 47 sekund temu. Daily wystartowało, nie ma odwrotu. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Halo, witam państwa, jest oczywiście Oskar. Witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Daily. Dzisiaj mamy środę, prawdopodobnie, i lecimy sobie kolejny odcinkers. I słuchajcie, dzisiaj zrobimy coś naprawdę fajnego, ponieważ wejdziemy sobie na Labombę. Jak nie wiecie, ja jestem od roku Oskarem. Wcześniej byłem Labombą i nagrywałem jako Labomba. No i tutaj mamy właśnie nasz profil, jak widzicie, Labomba, bombowy kanał. Cudowne tło. No i mamy nasze profilowe. No i jesteśmy na naszym fanpage'u, na moim fanpage'u, na którym nie było absolutnie nikogo, o czym zaraz się przekonacie. No i postowałem tutaj. Postowałem naprawdę dużo i zauważyłem to tak de facto przypadkiem, ponieważ wydawało mi się, że postowałem mało, ale jak się okazało, postowałem dużo. No i postowałem czasami rzeczy, z których dzisiaj nie jestem dumny. Zobaczymy sobie, będziemy sobie scrollowali i po prostu jak coś ciekawego, śmiesznego się tutaj pojawi, to wam będę to pokazywał. Jeżeli podoba wam się daily, zostawcie kciuka, dajcie znać, że takie daily się odbywa. Daję znajomym, którzy mnie kiedyś oglądali, może coś, nie, co odzyska zasięgi trochę. Ja jestem teraz, jeszcze tylko wam powiem, przed publikacją pierwszego odcinka 40 minut. Nagrywam zaraz po Among Usie, wczorajszym. I muszę się w ogóle spieszyć, bo zaraz muszę jeszcze miniaturkę zrobić, ale to dam radę, mam nadzieję. Tak czy siak, słuchajcie, jestem trochę zestresowany tym daily. Mam nadzieję, że mi się to uda, bo jest ciężko tak de facto wymyślić teraz materiał. Wymyślę je na bieżąco, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. I ostatnia rzecz parafialna, słuchajcie, bardzo ważna. Streamki na Instagramie będę chciał robić. Póki co o tym napomknę, będę jeszcze wam o tym filmach przypominał. Tak czy siak, wbijajcie na mojego Instagrama, link jest w opisie. I będę tam streamował bardziej lifestyle'owe rzeczy. Co przez to rozumiem? Pogadanki, po prostu. Jak tutaj będę grał w TR na tak dalej, tam będę po prostu streamował, myślę, rzeczy takie. Po prostu wiecie, że będę siedział przed telefonem i gadał do was. Chcę takie coś stworzyć, ale potrzebuję po prostu więcej followersów, bo póki co moi znajomi by to oglądali, tylko abym chciał jednak tam jakichś widzów mieć, co nie? Koniec ogłoszeń parafialnych, przechodzimy do oglądania naszego portalu na Labombie. I słuchajcie, na początku jest Resident Sleeper, ale mamy tutaj zakładkę zdjęcia. I zobaczmy sobie te zdjęcia. Jak widzicie, mamy tutaj dużo fajnych zdjęć. Ja sobie po prostu będę przewijał je po kolei i sprawdzam, co ciekawego się stanie. Labomba, 400 subów, super. Czy to jest prawda? Może jednak nie. Może ma tą kapuchę i auta Z2 też. Jeden like. Lecimy sobie dalej, zamknąć bramę. Już jutro o godzinie 12, a tymczasem zapraszam was na pierwszą oficjalną grupę facebookową Labomba Familia. Super, ta sama osoba mówiła pół roku później, że LB Familia to nie jest Labomba Familia i to wy sobie wymyśleliście. Brawo, brawo ja. Idziemy dalej, Labomba, 300 subskrypcji, wow. Tutaj mam jakiegoś Taerna. Ekipa się szkoli, idziemy pokonać Moranę, pozdro. Mamy tutaj mnie jako Laponton i mamy tutaj jakichś trzech ziomków. To jest prawdopodobnie mój ziomo, stara Maciej. A tych dwóch to nie wiem, kto to może być. O, jeszcze jest kruk tutaj. Patrzcie, jak to kiedyś wyglądało, widzowie. No i tutaj mamy piosenkę. Już dzisiaj o 20. Specja z okazji 250 widzów. Słuchajcie, jeżeli chcecie, żebym tę piosenkę wam udostępnił w całości, bez ściemy, dajcie znać w komentarzach, a ja wam ją udostępnię na specjal. Jeszcze ten daily ją odpalimy, więc dawajcie znać, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Je masno, ni? Przez noc pod pierwszym odcinkiem z Taern pojawiły się aż 23 łapki w dół. Komuś serio się nudziło XD. Tak, jak jest 27 łapek w dół, to na pewno jest to jeden i wyłącznie hater. To nie może być tak, że na przykład komuś się ten film nie podoba, prawda? Kochani, radzę wam zminimalizować to okno, ponieważ zaraz wyskoczy mój wielki ryj i to brzydki ryj. YouTuber, który zarobił szmal, hajs, pęgę, dudki, pieniążki, dolary, peleny, eurosy, zielone. No i mamy tutaj wesołego mnie, który wygląda trochę jak kolega Ignacy na sterydach. Hajs się zgadza. Jest to link do filmu, który w sumie możemy sobie zobaczyć częściowo. Zobaczymy, co tam wyjdzie ciekawego. Odbierzmy tylko początek, bo nie mam sił tego oglądać. Zobaczmy sobie fragment tego filmu. YouTuber, który... To jest taki sam tytuł w ogóle, nie? YouTuber, który zarobił szmal, hajs, pęgę, dudki, pieniążki, dolary, peleny, eurosy, zielone. Mamy 11 łapek w górę i 68 wyświetleń. Co za dumna liczba, prawda? Zobaczmy sobie ten film. Jestem ciekawy, co tu się stanie. Nie pamiętam tego filmu, tak szczerze. Nadchodzi taki moment w życiu człowieka, kiedy zaczyna go denerwować fakt, że ma różowe tło za sobą. A jakby chce to zmienić. Ha. Nie mam za bardzo pomysłu, wiecie? Wiecie co, tak sobie patrzę na moje włosy. Jak ja miałem kiedyś piękną linię czoła. Jakby ten obrazek, tam, chwila, tam obrazek jest. Kochani, z ręką na sercu, ja byłem najbardziej nudnym YouTuberem na świecie, nie da się tego obejrzeć. Tego się nie da obejrzeć, po prostu. Wtedy miałem zero emocji. Ten człowiek nie miał duszy. Mocium, panie, ja tutaj gadam i tylko gadam i nic więcej się tu nie dzieje w tym filmie. Dobra, jedziemy dalej, zobaczmy, co się tu będzie działo. Tu mamy kolejne jakieś chwalenie się zarobkami, nie? 51 zł, wow, Oskar, ale bogactwo, jesteś zajebisty. Styczeń 2K17, legendarny dzień pierwszej wypłaty z ety. Co prawda to jest to z Nightów, ale i tak liczy się. Dzięki wszystkim, którzy się do tego przyczynili. Ty, Goran, to jak będzie z tym kubkiem? Jakieś obrazki z Minecrafta? Więcej obrazków z Minecrafta. Tutaj mamy jakiś film. Cholera wie, o co chodzi w tym filmie. Mamy tutaj trzech wkurzonych mnie i SpongeGuara. Ten jest najlepszy. I mamy Isaaca już na kanale. Dobra, zobaczmy sobie ten film. Mamy 36 minut, tak? W sam raz. Halo, halo! Witam nas wszystkich bardzo, bardzo... O, czy to ten młody Gimper? Nie, to tylko ja. Dobra, zobaczmy
co się stało, że mam dojść. Jakby ja jestem ciekawy tego rage'a, nie? Zakładam, że rage będzie na końcu. Kompletnie tego nie pamiętam, więc sobie sprawdźmy po prostu. Zobaczmy ten rage, ja jestem ciekawy. Dostaję trzeci raz! To jest zbyt dużo rzeczy, na które muszę zwracać uwagę. To jest niewykonalne. Te obcasy tutaj latają, wszystko się dzieje, nie? To jest nie do zrobienia dla normalnego człowieka. Do zobaczenia, nara, cześć. Nie gram więcej w Isaaca. Odinstalowuję tą grę w trybie now. Nara. Wow! Ale rage! Człowiek bez duszy zrobił rage'a. Wow. Dobra, jedziemy sobie dalej. Co tu mamy ciekawego? Fani Spidermana. Pozdrawiam fanów Spidermana. Spoko, mordo. Nie ma sprawy, pozdrawiam również. Mamy też mały bagienny domek. Piękna miniaturka. Oho, ho, pieniążki! Pora zrobić live, kappa. Brawo, Oskar, to fajnie, że nagrywasz z pasji. La bomba na wesoło. Ale lewsowy la bomba. Kochani, też macie wrażenie, że jakoś dziwnie rozciągniętą twarz w tej miniaturce. Jak ktoś jeszcze nie widział nowego odcinka la bomby na wesoło, format taki jak w Simsach, to ponownie zapraszam. Zobaczmy sobie. Ania, w ciemno polecam. Cudownie. Wesoła twórczość la bomberinio. Ja te filmy pamiętam. Je sobie zostawimy na jakiś inny odcinek, ale zobaczmy tylko początek, bo te filmy generalnie są nawet dobre, w sensie one są strasznym cringe'em i o to w nich chodzi, więc myślę, że kiedyś sobie na oglądanie starych filmów, nawet na tym daily, możemy sobie to zobaczyć. No póki co, zobaczmy początek tego filmu, La Bomby na wesoło. Pewnie na lekcjach języka polskiego uczycie się o pewnych słynnych malarzach, takich jak na przykład... No wielu ich jest. Ja dzisiaj udowodnię wam, że nie znacie jeszcze wszystkich malarzy na świecie, jest jeszcze jeden! Który przy okazji nie ma teraz światła w pokoju, bo mu zabrali. Tak więc ja jestem La Bomberinio i witam się was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w symulatorze rysowania. Ej, nie najgorzej tak szczerze. Myślałem, że będzie gorzej. Początek nawet fajny. Jeżeli chcecie, żebym obejrzał ten film, to dawajcie znać. Teraz zobaczymy go w jakimś innym odcinku, a my póki co lecimy dalej. O! Jest taki gość na YouTubie, Zezol się nazywa, nie? Podobny jestem do niego strasznie. Heja, godzina 23:30. Pora, by coś napisać. Może nie. Nie wiem, czy to już mówiłem, ale ten tydzień to porażka. Ani chwili na nagranie czegokolwiek. Na szczęście YouTube dał opcję wrzucania odcinków na zapas. Tak, Oskar, na pewno. Miałeś 15 lat, miałeś tak zarobione życie, że na pewno nie miałeś ani chwili czasu na nagranie czegokolwiek. Tak, o Jezu, ile tego jest. Tak więc jutro o godzinie 16:30 kolejny odcinek z Isaaca. Wiem, że lubicie tę serię. Nie, nikt tego nie lubił. Nikt tego nie oglądał. Primo, dostałem zaproszenie. Czajcie w ogóle, to jest beka. Słuchajcie to, macie na YouTube coś takiego jak czas oglądania odcinka, nie? I odcinek trwał 38 minut, czy tam ileś, a czas oglądania tego odcinka po dwóch dniach wynosił 15. To znaczy, ja myślałem, że coś się zbagowało, nie? Ale nic się nie zbagowało. Ani jedna osoba, nie dość, że nie obejrzała tego odcinka, to grono osób, które mnie oglądało, nie dało rady 38 minut łącznie obejrzeć tego filmu, był tak nudny. To było najlepsze, co zrobiłem w życiu. Sekundo, nowa seria, która zbliża się wielkimi krokami, zacząłem już pierwsze nagrywki, ale do finału jeszcze daleko, ogólnie seria kontrowersyjna mocno, prawdopodobnie będą łapki w dół, polecą rozpuszczalniki. Skoro seria jest kontrowersyjna mocno i będą łapki w dół, to jej nie rób. Jednak stwierdziłem, że taki styl prowadzenia serii, jaki zamierzam, będzie zarówno pouczający, jak i śmieszny dla odbiorcy. Jedynym warunkiem jest trochę samokrytyki i dystansu. No pewnie. A potem daję szynkę swojemu psu i dziwię się, dlaczego nikt się nie ogląda. Ja chyba na trudny wybór przed sobą. Podchodzi nieśmiało do szynki i którą wybierze? I wybierze Moliena. Papiera nie jest. Jak na drobnej zaległości będę... Dobra, zanudziłeś mnie, stary. Nie ma linka do tego odcinka. Poniżej miniatura nowego Isaaca, tak dla uwagi. No, piękny, ja jestem... Przykułeś mi uwagę, mordo. Jakby ta twarz to jest coś, co chcę widzieć przed snem, nie? Jak idę spać i widzę tą twarz. Tak żarty na bok, jest mi całkowicie przykro, że kiedyś tak wyglądałem. Naprawdę. Sklep z kamieniem? Co za brednia! La bombowa 10 jeszcze w ten weekend! Swoją drogą, jeżeli pytacie, dlaczego mam taki wczorajszy zarost, to zapuszczam sobie brodę na kwarantannę. Zobaczymy, jak mi to pójdzie. Za miesiąc będę, słuchajcie, Hagridem. Zaufajcie mi. O, to fanart. Fajnie. Fajnie, dzisiaj fanatów nie dostaję. Fajny fanart. Dobrze, że ktoś mnie rysuje, jak ty gościa Majta. Nie, czy to jest koniec... Czy to jest koniec zdjęć? Nie może być koniec zdjęć. A propos tego, że bezpodstawnie wyzywam za multikonta. Ten duży niebieski suwaczek to wyświetlenia w jednej godzinie. Dziwnym przypadkiem wtedy dostałem te 16 unlike. Mam alergię na ryby. K***a, mam alergię na ryby. What the hell? I mamy tutaj screen, a gracze w Minecraft i... Wow, że tutaj tyle unlike'ów przeszło, fajnie. 44 wyświetlenia, zajebiście, to wcale nie jest tak, że może w tej konkretnej godzinie YouTube komukolwiek wyświetli mój film. Nie. Tutaj mamy jakieś piękne zdjęcie pięknego przystojniaka.
Myśmy to zdjęcie dały na miniaturkę, słuchajcie. Wygląda zajebiście. Jakby... Tak nie wygląda człowiek. To nie jest prawdziwe życie. Ja zdecydowanie miałem coś nie tak z twarzą, tylko jeszcze nie wiem co. Dobra kochani, tego zostało jeszcze trochę. Myślę, że spokojnie na drugą część wystarczy. Będą na przykład takie zdjęcia jak to, więc to są całkiem fajne zdjęcia. Mamy tutaj piękny zegarek na przykład z jakiejś firmy zabawkowej. Wow, prestiż. Bozie w tle. Moi drodzy, jeżeli chcecie kolejny odcinek z oglądania fanpage'a lub też po prostu mojej starej twórczości na Labombie, która była bardzo bujna i ciekawa, to dawajcie znać. Mam nawet specjalny pomysł, co zrobić na kolejny odcinek, żeby było zabawniej oryginalnie. Tak czy siak, dawajcie znać, widzimy się jutro w kolejnym odcinku z Daily, a ja się póki co z wami żegnam, dzięki za uwagę. I cóż, tak jak mówię, wbijajcie Instagrama, będę tam chciał streamki robić. Do zobaczenia, papa, cześć, elo!